Dzień dobry, nazywam się Lena Szyriajewa i witam wszystkich odwiedzających mój kanał. Dzisiaj pokażę Wam, jak można zrobić taką oto bransoletkę. Wideo będzie w ogóle dla tych, kto lubi delikatne rzeczy. W moim przypadku taka bransoletka delikatna. I na koniec jeszcze pokażę, co utworzyła mi się taka ozdoba na zamówienie pani Ani. Pozdrawiam panią Anię i proszę oglądać mnie do końca. Od razu powiem o materiałach, które potrzebne będą do zrobienia takiej oto bransoletki. Przede wszystkim takie rureczki. Od razu powiem właśnie, że linki do tych materiałów, które były tutaj wykorzystane, ja zostawię w opisie pod wideo. Proszę tam zaglądać. Tam zawsze jest jakaś dodatkowa informacja, którą mnie przekazała w trakcie nagrywania filmu. Te rureczki mają chyba 3 mm i oni w takich kolorach mijających się. Takie jak benzynowe takie kolorki tak zwane. Do tego użyję takich rondelki 2 mm, też w takich samych kolorach, bo będzie to właśnie dopasowane. Oprócz tego będą potrzebne koraliki małe tutaj do tego miejsca. Jak przyszywamy rureczki, to muszą być tutaj małe koraliki 11 rozmiaru i będzie u mnie to Preciosa, zwykle 11 numeru. Oprócz tego karabinczyk, ogniwko i łańcuszek przedłużający. Wzięłam to w czarnych kolorach, dlatego że bransoletka jest w ciemnych odcieniach. Nie patrząc na to, że tutaj te kolory mijają się, ale w sumie ona wygląda po prostu w ciemnych kolorach. I tutaj powiem, że było tutaj... Robiłam takie ozdoby, znaczy było tak, 5 rureczek nawlekałam, później taki element ozdobny, znowu 5, znowu ozdobny i tak do końca. I wyszło mnie na rozmiar tej bransoletki, właśnie zaraz muszę zmierzyć jaki rozmiar, bo już nie pamiętam, no na moją rękę to bez zapięcia, bez karabinczyka i ogniwka wyszło mnie no, 16,5 cm. I akurat wyszło tak, że ten raport, który powtarzam, akurat zmieścił się mi się w tych 16,5 cm, co jest bardzo ważne, bo można zacząć robić jakąś robótkę i nie wiadomo, ile wziąć materiału, na swój rozmiar na przykład, tak, na odpowiedni rozmiar, ile wziąć materiału, jaka długość i tak dalej. Dlatego od razu mówię, że długość bransoletki 16,5 i jak będziecie wykorzystywać takie rureczki i rondelki 2 mm, to akurat Wam wyjdzie 5 takich raportów. I tutaj chciałam po środku właśnie tej następnej bransoletki, którą będę robić, chciałam tutaj zastosować po prostu większy taki koralik, który też jest taki po środku, tak żeby był taki akcent, taki nieduży, też w takich odcieniach, w tym kolorze i on ma 3 na 4 mm. No, kogo to interesuje, o materiałach opowiedziałam, tak, jeszcze nie powiedziałam najważniejszego może, że można ją, tą bransoletkę uszyć na nitce, ale nie radzę, bo ona będzie po prostu chwiała się, nie będzie taka sztywna, taka będzie, no, nieładnie będzie wyglądać. Także tą bransoletkę trzeba szyć na żyłce, którą ja stosuję. Aha, taką. Kiedyś pokazywałam Wam już rozmiar. I
I będzie ta bransoletka szyta na dwóch iglach. No i zaczynamy. Od razu nawlekłam dwa końce żyłki do igieł i radzę tutaj Wam, jak będziecie robić na przykład, zawiązać węzelek tutaj na tej igle, po prostu, żeby ta żyłka nie wylatywała z igły, tak? To tutaj zawiązuję węzelek i wtedy mogę swobodnie, bez stresu, jak to się mówi, pracować dalej. I od razu zacznę z tego momentu, jak przyszywam karabinczyk. Może to znowu będzie jakaś taka wiedza dla początkujących. Dlatego nabrałam dwa koraliki tych małych, czarnych. Teraz trzeci koralik nabiorę tą rondelkę. I dlaczego tą rondelkę właśnie muszę powiedzieć? O, już uwiązała się mnie tutaj. Bo będziemy przyszywać przez tą rondelkę karabinczyk. I w koralikach 11 rozmiaru jest dziurka taka nieduża, a tu jest dziureczka większa, bo będziemy przyszywać karabinczyk i będziemy przychodzić przez tą rondelkę kilka razy. I otwór tej rondelki nam przypuści i można będzie znowu bezstresowo, jak to się mówi, szyć dalej. I teraz znowu nabieram dwa koraliki, tak? I teraz składam igłę i znajduję środek tej żyłki, bo będziemy szyć dalej dwoma iglami, żeby nam było w żeby ta żyłka była równomierna na dwóch iglach, to trzeba znaleźć środek. I teraz przychodzę jedną iglą, nieważne prawą czy lewą, przez te dwa koraliki czarne i przez tą rondelkę. Przychodzę, znowu podciągam i znowu można jeszcze raz uzupełnić się, czy jesteśmy tutaj na środku. Mniej więcej, oczywiście tutaj nie trzeba myśleć o tym, że musi być do milimetra to zrobione, tylko mniej więcej, żeby było to po środku. I teraz przychodzimy, jesteśmy tutaj przy rondelce, żyłka nam wychodzi z rondelki i teraz będziemy przyszywać karabinczyk. Nawlekam karabinczyk, teraz będziemy szyć jedną iglą. Przyszywać karabinczyk będziemy jedną iglą. I nawlekliśmy karabinczyk i teraz przychodzimy przez rondelkę i przez otwór karabinczyku z drugiej strony. Przyszywamy karabinczyk do tej rondelki, tak? I tutaj trzeba przejść kilka razy, żeby to było mocno przyszyte, wzmocnić po prostu to szycie, bo żeby nam to mocno się trzymało. Ja przychodzę 3 albo 4 razy, zależy. No w tej chwili przeszłam 3 razy. I teraz zaczynamy bezpośrednio wykonywać bransoletkę. Dlatego musimy wyjść z tych dwóch czarnych koralików z prawej strony. Wychodzimy iglą, odkładamy ją i drugą iglę musimy przeprowadzić tutaj przez drugą parę tych koralików czarnych. I teraz będziemy już zaczynać przyszywać te rureczki, tak nazwę ich, małe rureczki.
Dlatego jedną lewą iglę odkładamy, żeby ona nam nie plątała się, a na prawą iglę nawlekamy czarny koralik najpierw, czarny koralik, później rurka i później znowu czarny koralik. Opuszczamy to na dół. Opuszczamy to na dół, sprawdzamy tutaj, gdzie nam jest druga igla. I teraz musimy przyszyć drugą iglą tą konstrukcję tak, żeby ona wstała nam po prostu w taki sposób. Dlatego trzymamy to i przychodzimy drugą iglą, lewą w moim przypadku, przez ten czarny koralik, który nabraliśmy, i przez ten pierwszy czarny koralik. Tak? I podciągamy to. Podciągamy od razu dwie igle. I wyrównujemy to, żeby było nam po prostu dobrze nam to wstało. Na razie no tak będzie nie bardzo chciała stać równiutko, ale później wyrównamy to. Początki zawsze są nie bardzo przyjemne. I teraz tak, nawlekamy, szyjemy dalej, nawlekamy znowu mały koralik, znowu tą rureczkę i dalej znowu koralik. I przychodzimy z drugiej strony tej naszej konstrukcji, tak? Przyszywamy jedną iglą. No i patrzymy, podciągamy to ładnie wszystko i patrzymy. I teraz drugą iglą, w moim przypadku lewą, przychodzę na tą, przyszywam tutaj z drugiej strony, żeby wyprowadzić iglę na tą stronę, tak? A tą iglę znowu na tą stronę, na drugą, żeby nam igły wychodziły z żyłką z dwóch stron. Tak to powinno być. I teraz trzeba to jeszcze raz wyrównać i dobrze zaciągnąć. Tutaj jest trochę taki moment nieprzyjemny. No i mamy, tak? Teraz szyjemy dalej. Znowu nawlekamy koralik, rureczkę. Właśnie muszę sprostować. Rurki mają 5 mm. Powiedziałam, że 3, ale zmierzyłam później 5 mm oni mają długości. I znowu koralik. Taka konstrukcja. I znowu przyszywamy tutaj. Przychodzimy tą iglą przez poprzednią konstrukcję i znowu przychodzimy tutaj po tym w drugą stronę. Odkładamy iglę, żeby ona będzie odpoczywała, a my drugą iglą przychodzimy tutaj, dlatego, żeby nam te igły. Muszę pomóc instrumentem, żeby nam te igły wychodziły z dwóch stron. Będą mijać się te igły cały czas. No mamy trzecią. Potrzebna nam jeszcze dwie przyszyć. Ja będę przyszywać dalej, tak? I wrócę do Was. Przyszyłam czwartą rureczkę poza kamerą, a piątą jeszcze raz Wam pokażę. Biorę igłę w prawą rękę, prawą iglę. Nawlekam koralik, rurkę, koralik i przychodzę z drugiej strony przez tą konstrukcję, przez koralik, rureczkę i koralik. Czarny, mały. Wzięłam grube igły, trochę trzeba było cieńsze, ale już nie będę zmieniać.
I teraz nie opuszczam tą igłę, nie odkładam ją, tylko jeszcze raz przejdę z drugiej strony teraz. Po prostu przyszywamy. Przyszywamy te rureczki z koralikami do naszej konstrukcji. I później tam tą iglę, którą szyłam, odkładam, niech ona odpoczywa, a biorę drugą iglę i przychodzę jeszcze raz przez tą konstrukcję, dlatego, żeby nam igły wychodziły z dwóch stron. Tak to powinno być. I tutaj trzeba podciągnąć, żeby ta żyłka nam nie chwiała się, tylko mocno trzymała. I widzimy, że żyłka z iglami wychodzi nam z dwóch stron. To jest właśnie cała sztuka tego wszystkiego. I teraz muszę powiedzieć, że na początku ona tak składa się, te rureczki składają się, ale później, jak teraz już zaczniemy szyć ten element, to już będzie nam inaczej. I teraz tak, co my tutaj widzimy? Widzimy, że przyszywam tutaj trzy rondelki, tu trzy rondelki, później nie wzięłam tego środkowego. No dobra, to ja pokażę już na tym. Boże, zapomniałam, że jeszcze tutaj te środkowe takie bikonusy. I później wychodzę z tego bikonusa, wychodzę tutaj, znowu przyszywam trzy i znowu zaczynam przyszywać rurki. Nie ma nic trudnego. Ja z tego względu, że bikonusy nie przygotowałam, to pokażę po prostu na tej rondelce. Będzie też chyba zrozumiałe. No i tak jak mówiłam, teraz bierzemy trzy rondelki. Na jedną iglę, odkładamy ją, bierzemy drugą iglę, znowu bierzemy trzy rondelki. I teraz, żeby już nie odkładać tą iglę, a jak trzymamy ją w rękach, to od razu nawlekamy ten środkowy element, bikonus albo rondelka, co tam u Was będzie. I można tak położyć na stół, tą iglę odkładamy, a tą iglę pierwszą przychodzimy przez tą dużą rondelkę, czy bikonus, co tam u Was będzie, z drugiej strony. Tak to powinno być, chyba widać, tak? Igla musi wchodzić z drugiej strony. I zaciągamy to, zaciągamy od razu dwoma iglami i już mamy taką konstrukcję. Teraz znowu nawlekamy trzy rondelki, przepraszam, na jedną iglę. Dwa, trzy. Odkładamy to na bok. Bierzemy drugą iglę i też nabieramy trzy rondelki. I zaczynamy przyszywać rureczki. Dlatego znowu nawlekamy jeden czarny, później rurka, jeden mały czarny. Opuszczamy to. Opuszczamy, tutaj trzeba podciągnąć, ale zaraz będziemy podciągać to wszystko. I przychodzimy znowu przez czarny, przez tą konstrukcję, którą nabraliśmy teraz, drugą iglą z drugiej strony. Tak to wygląda. Tak to my już zrobiliśmy, tak? I szyjemy dalej do samego końca.
zależy, jaka długość Wam jest potrzebna. I wyjdzie Wam taka bransoletka. Na końcu tak samo przyszywamy ogniwko, mocujemy łańcuszek przedłużający i mamy bransoletkę. Bardzo fajną taką, ja ją polubiłam. Ona ładnie wygląda, na zdjęciu tam pokazuje, też ładnie wygląda. I teraz pokażę jeszcze taką ozdobę, którą zrobiłam dla pani Ani. Może to odłożę trochę, zrobię miejsce. I powiem tak, pani Ania zamówiła taką skromną ozdobę, bo ja miałam kolczyki, znaczy takie same, kolczyki jej spodobały się, ona ich kupiła, a teraz chciała, żeby ja zrobiłam jej taką ozdobę na szyję, żeby był taki mały komplecik. I powiem, że tutaj wykorzystane są koraliki Super Dao, te takie z dwoma dziureczkami. Bardzo ładna konstrukcja, bardzo prosto ją robić i tutaj przyszyłam też już tylko, tutaj szyłam na plasko, tak, tutaj szyłam przez dziurki i ten wisiorek był na plasko, a tutaj szyłam odwrotnie już takim ciągiem, tak, i później przyszyłam zielone takie no taki ozdobny element tu i później mniejszy i długość tej ozdoby 45 cm bez wisiorka, tak jak pani chciała i cieszę się, że udało mi się to wykonać i jutro ona pojedzie do właścicielki. No i na tym ja skończę. Tak chciałam pochwalić się po prostu. Albo może kogoś zainspiruję. Czasami trzeba coś zobaczyć u kogoś, żeby zainspirować się, żeby złapać jakąś wenę i coś zrobić swojego. Na tym ja skończę nasze spotkanie. Dziękuję bardzo za oglądanie mnie do końca. Czekam na Wasze lajki i może komentarze. Następnego spotkania. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia.